Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek Speedrunner 6.0. Gramy, tłumaczymy sobie posunięcia i jedziemy E4, E5. No tak, o, oczywiście polecam grać różne debiuty ciekawe, ostre gambity. Był ostatnio królewski gambit. Jak ehm, hmm, jakby tutaj zagrać? No D4 myślę, no. E, po wybiciu mogę zagrać C3, e, spróbować gambity duński, ale może zagram skoczek F3. I przejdziemy do gambitu szkockiego, bo jeżeli taki ruch, to jest goniec na C4 i roszada w drodze. Zobaczymy, jak zagra przeciwnik. H6 uważam, że nie jest dobrym pomysłem. Tam spokojnie można grać skoczkiem sobie szybciutko. Robimy roszadę i problemy myślę, że znikają rozwojowe, bo zaraz tu odbijemy sobie pionka. Natomiast jak goniec będzie tego pionka chciał bronić, to mamy szybki ruch C3 po wybiciu. Tam jakiś hetman D5 lub też bicie na... F7, no właśnie, i prawdopodobnie to nastąpi, bo gram tutaj. Chcę zbić i zbudować szybko centrum, no i przeciwnik ma wybór: albo zbija i będzie miał problem, albo nie zbija i też yy, może będzie miał jakiś tam problem yy, z tym, właśnie, że zdobywam centrum. Jeszcze tak się zastanawiam szybciutko, czy B4 nie jest dobre. Koniec odejdzie tutaj. Tak, tak. Nie, no, bicie od razu tutaj, myślę, że jest najlepsze goniec odejdzie na b6, zauważcie, że nie ma teraz szacha na b4, ruszada zrobiona, no i chyba mam taki ruch szybki, chodzi o to, żeby ten skoczek mi tutaj się poplątał w taki sposób, bo d5 grozi, to znaczy można zagrać też tak, d5 nie będzie groźna wtedy, d6, ale d5, d5, bo skoczek nie może tu wejść na centralne pola, więc wykorzystuję ten fakt, to, że blokuje gońca, to jest pikuś, Spokojnie zagram gońcem na D3, celuję sobie w tę stronę. A ruch, który grozi to B4, ze zdobyciem skoczka. I tak się zastanawiam, czy on ma szansę tego skoczka tu wybronić. C5 istnieje taki ruch, ale zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Jakiś tam ruch D6. Ten goniec, no właśnie, obronił. Pełna zgoda. Jak zagra tutaj, to ja muszę grać D6. Chodzi też o pewne schematy. Jak on zagra tutaj, to są takie schematy podobne do Benoniego. Ten skoczek się stąd wygrzebie raczej. D6 trzeba zagrać, a potem myśleć, według mojej oceny. Zagramy D6, zablokujemy sobie tego gońca mocno. Skoczek wprawdzie będzie miał powrót, już nie, bo ten mu zajął miejsce. I będziemy grać chyba normalnie, skoczek na C3 do centrum, wjazd i się cieszymy z pozycji. Wjazd skoczkiem na D4 nie jest chyba jakąś groźbą wielką. Zawsze można to wybić, potem zagrać tu. Znaczy tak, no nie trzeba tego jakoś tam mocno rozpatrywać, to my rządzimy w tej pozycji. Eee, Okej, okay, Hetman zagrał na F6, chce zbić nam piona. Teraz tak, wjazd tutaj, pierwsze co się narzuca, bicie tutaj i nic więcej nie widzę. Ale jest ruch E5, no i po wybiciu można sobie wybić wieżę jeden zdobywamy. No więc ruch E5, Hetman F6, nietrafione posunięcie bo bronimy sobie tu pionka, bić nie można, wieża w drodze i to jest ten mankament nie do rozwoju figur. Przeciwnik nie skończył rozwoju i tutaj ma problemy, to jest strasznie ciasno. E, goniec c8, przeciwnik się z tego nie powinien wyplątać. Na pewno ma ciężką pozycję, jasne, że tam jakiś ruch hetman e6 istnieje i to się zgadza czy tutaj szukamy jakiegoś super ruchu żeby przeciwnika ukarać, nie widzę ewentualnie taki ruch, żeby tutaj wjechać ale nie no, skoczek B4, może tu i tu jeszcze raz zagram, tu to on mi wtedy zbije bicie, bicie, tam mam taki wjazd tutaj, tutaj i wygrywam więc taki wjazd i taki mi wjazd się szykuje chyba to będzie chyba w porządku jeszcze się tak zastanawiam, czy nie wyprowadzić gońca na f4. Pytalnie. Ale chyba nie. Zagramy tutaj. Eee, przede wszystkim musiałem policzyć to bicie, które nie wchodzi, a grozi ruch koniec na d5. Chcę tego hetmana mocno wygonić stąd i świetnie wstawić gońca. Nawet może ruch a3 później, żeby nie było takiego zagrania ze strony przeciwnika. Czyli będziemy próbować stosować paraliż figurowy. Z drugiej jednak strony... Też myślę, że goniec F4 będzie w pożądalu. No bo dlaczego nie? To są na pewno spoko ruchy. Silnik silnikiem, słuchajcie, pamiętajmy, że nie musimy wykonywać najlepszych posunięć w danej pozycji, żeby dobrze grać w szachy. To jest pewne. Um. No i tyle. I myślę, że tu jest dobrze. Na ten moment, no cóż, cóż mogę powiedzieć. Na pewno przeciwnik liczy ten ruch. Zobaczcie w ogóle na te pionki, jak one świetnie stoją. No, sparaliżowały gońca C8 w dosyć prosty sposób, ale to są błędy przeciwnika, które udało mi się wykorzystać i też mam nadzieję, że jakaś tam nauka płynie w Waszą stronę. Z tego tytułu, no dobrze. Cóż przeciwnik rozważa? Prawdopodobnie bicie rozważa. Bicie. No to trzeba liczyć. Pewnie długo. No i potem jest strzałka i od razu chcę w wieżę walnąć. Koniec. Zbija Tak. Jeszcze raz sprawdziłem. Zgadza się. Białe zdobywają wtedy Hetmana przewagę. No dobra. Jest roszada, więc muszę tak zagrać, żeby ten pionek był broniony zaraz przez wieżę na przykład. Więc gram szybko. Zawsze jak skoczek w sumie zagra tutaj o, i nawet Hetman sobie cofnął. E, cofnął, znaczy się zagrał tu. No dobra, myślę, że A3. A3, subtelny ruch, żeby skoczek mi tutaj nie wlazł I to jest takie paraliżowanie. Jeszcze tutaj jest wjazd. No jasne, ten ruch można bardzo rozważyć i na przykład spróbować to uprościć bardzo. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Odbije piona. Tu będzie skoczek wracał, chociaż nie. Chyba nie. W sumie to chyba nie. nie. Nie, nie, Chyba zagram jakiś ruch H3. On zbije. Ja tutaj. Tak, tak zrobimy. Ruch H3. Jednak stwierdziłem, że nie chcę wymieniać hetmanów. Myślę, że to będzie korzystniejsze. Czarne będą miały problem. Teraz też się słuchajcie, pojawiła placówka. Na skoczkowi na D5. Tak, Hetman chce się wymienić, czyli on do tego dążył od początku. Taki ruch tutaj, tutaj też będzie dobrze, ale myślę, że Hetman C2. Hetman C2. Nie pozwalamy na wymianę. A, pionka podstawiłem. Ojej, zagapiłem się. Podstawka pionka. Yy, no to mój błąd. Przeciwnik nie wziął. Ale zaraz weźmie nie może wziąć, bo tak mogę zagrać. Mógł wziąć pionka, podstawiłem. No tam bym pewnie to obronił jednym susem. Tam. Dalej byłoby pewnie dobrze, ale teraz tak. Skoczek B5 i tutaj chodzi o to, że nie może zbić, bo zbijam tutaj. On ma odejście takie jedyne. G3, bicie i zdobywam skoczka. A, albo w ten sposób. No to skoczek wzięty. No mógł od razu. Ruch A6. Tu nie mogę, bo mi zbije za atakiem, więc po ruchu a6, powrót chyba. Prosty powrót, Hetman zbija, dokładnie, Hetman zbija d6, można skoczka wstawić do centrum, mogę gońca w końcu wyprowadzić, tak, wyprowadzimy gońca na f4 zdecydowanie, bo już wtedy wierzę w sobie wejdą spokojnie do akcji. Goniec na f4, no już po takich ruchach wymiany, no jest figura za, za, za dwa piony, więc e, siłą rzeczy tu jest bardzo dobrze, taki ruch jeszcze istnieje, skoczek d5 z obroną, z atakiem, z atakiem, jeśli hetman b2 to wieża tutaj i tam zdobywamy gońca, więc chyba tutaj też tego gońca zdobywamy, za bardzo nie ma dobrych odejść, tak to tak, przeciwnik poddał, no dobra, lecimy dalej. 1766 przeciwnik. Posunięcie D4. Zobaczę, może Londona przeciwnik zagra. Nie zagra. Znaczy, w następnym ruchu jeszcze może tak, oczywiście. Skoczek F6. Na razie symetrycznie. C4, czyli prawidłowo. Gambit Hetmański. Um, no to zamieszajmy mu tutaj. Zagrajmy C5. Nakamura w ten sposób grywał i próbował szukać inicjatywy. Kiedy ładną partię swego czasu zagrał. Całkiem niedawno. Sorry, muszę przeczyć okulary. Um, tak, ja wiem, że koszulku się nie powinno, wiem, 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 ale co tam um, i teraz tak. C5. No i co? Przeciwnik, jak zbije tutaj, skoczek C6 prawdopodobnie, bicie tu, bicie tu, żeby szybko koniec wyszedł. Powinno działać. Jeżeli bicie na D5, to bicie chyba na D4. Mam zbija. Zbił. G3. Wydaje mi się, że to strata czasu. Tak czuję, że to jest strata czasu. Słuchajcie, bije na D4. E, I teraz tak. Jak Hetman zbija, no to świetnie. Skoczek wychodzi do centrum z tempem. Jak skoczek zbija, to mam ruch E5. Ja lubię takie rzeczy. Oj, bardzo lubię szybko wyprowadzać pionki centralne. No i teraz tak. Jak skoczek zagra tutaj? Możliwe, że ruch taki. Jak bicie tu, to tu. Chodzi o to, żeby szybko też gońca wyprowadzić. Uuu, kombinuje przeciwnik, skoczek B5. Kombinuję, no to ruch A6. Ruch A6. I jak on zagra tutaj, to mam ruch D D5. I ten skoczek się plącze strasznie. Tam jeszcze jest opcja taka, ale to zwykłe wyprowadzenie skoczka daje radę. Przeciwnik za bardzo kombinuje. Skoczek B5 to nie jest dobry ruch, tu trzeba wrócić, ale to też widzicie. Prawdopodobnie chodziło o jego obawę taką, że jak wróci, to ja mu zagram tak i znowu skoczek musi uciekać. To takie ludzkie odruchy, ale teraz jest jeszcze gorzej. I zobaczcie, dosłownie po siedmiu ruchach, po błędzie w szóstym ruchu przeciwnika, według mnie to jest błąd, już mamy bardzo dobrą grę czarną. Bardzo dobrą, no bo co, skoczek tutaj zagra. Skoczek tutaj zagra. Ja sobie po prostu będę grał rozwojowo i tyle. Yy, znaczy, ja tego skoczka nie zła... złapię. Nie mogę tak? Koniec tu, tu. Tu mogę lepiej przecież. Łapie skoczka. Wow. Nawet yy, nawet nie brałem jakoś tego pod uwagę. A się okazuje, że skoczek wzięty. No tak. Tam ruch końcem jest kompletnie niegroźny. Wieża A7. Po prostu. Szachów tutaj żadnych nie ma. Wieża a7 i tu zwyczajnie tego skoczka bierzemy. Po wybiciu, o no tak, bierzemy skoczka. W ogóle w gambicie hetmańskim czarnymi ten ruch wieża a7 jest dosyć, znaczy nie chcę mówić, że często ogrywany, ale istnieje taki ruch i on nie jest jakiś rzadki, o ten sposób powiem, przy gońcu na g2. Tu mamy myślę, że bardzo prosty rozwój. Prosty rozwój. Tu zdobywamy figurę. Więc tu się dzieje dobrze. Będzie roszada, będzie bicie, będzie bicie z szachem. To z D7. Goniec i tyle. E, goniec D7. A jednak nie chcesz. E, tu chcesz grać. E, wiecie co? I teraz mam dylemat. Czy tego pionka bronić? Takim na przykład ruchem. Nie chcę te, tego pionka bronić. Zagram tak. Chcę zrobić szybko roszadę. Zagram tu, zagram tu. Pionek mnie tamten nie interesował, choć można było go obrąć. Chodzi mi tutaj o rozwój. Mimo wszystko, że figura więcej, to rozwój według mnie trzeba zachować. I robię roszadę. Skoczek wyszedł. Zobaczcie, tendencja jest taka też przeciwnika, że chce grać szybko. Goniec C6. Próba wymiany e, gońca, który jest aktywny. Może być tutaj strzałka. Ok, skoczek na F3. Skoczek z B na D7. No i wszyscy są zadowoleni. Jak bicie tutaj, to bicie tutaj. Się broni. Okej. Okay. Ktoś tam bierze B7, już istnieje, może A5, A4. Realizowanie przewagi. E, każdy z nas tu pewnie sobie da radę. Myślę, że skoczek E4 też jest ciekawe z próbą wymiany. Hetman na 7 będzie stał świetnie. Im więcej uproszczeń czarnymi, tym lepiej. Trzyma się to dobrze. No i zobaczcie, tacy zawodnicy 1760 też popełniają proste błędy. Czasami wystarczy tylko jakoś tak zagrać nieco agresywniej, spróbować agresywniej. Mówię tutaj głównie o posunięciu C5, tak? No i już przeciwnik tam gdzieś był w małym lesie. Tu się trzyma wszystko dobrze. Jest E3, ok. Wiem o co przeciwnikowi chodzi. Bo, jak wybicie, to goniec. Ruch D3 może być pułapką. Hetman zbije i E4. Zagrajmy tak. Jeszcze też istnieje nawet wybicie potem E4, żeby zamknąć gońca. Te pionki na pewno będą groźne. No, myślę, że zawodnik widzi to bicie, że nie można. Okej, okay, tutaj Ale sprytnie. Ale nie, zaraz. Mogę tym. Jak tu, to też tu. Dobra, końcem. Pilnuję tego piona, chcę zagrać tak. Skoczek wejdzie fajnie na C5. Bo nie mogłem tym, bo skoczek i tam też wszystko dawało radę, ale po co kusić tutaj los? Jeszcze jest taki fajny ruch w ogóle. Ciekawa idea, chyba 8 już za późno. Poddał. Poddał, bo co? Figura mniej. No tak, chyba, chyba o to chodzi, że figura mniej. No dobrze, lecimy dalej. OK, i znowu zagrajmy te d4 i skoczek na f3 ze szybkim, z szybkim spróbował z szybkiego rozwoju d6. No i to już jest lepsze, podejście przeciwnika, więc będziemy mieli pozycję e, grywaną bardzo często, ale też białymi jest bardzo swobodnie. Zobaczcie, skoczki fajnie stoją. Dobrze, jest goniec na e3. Myślę, że goniec e2 jest dobry. Ale C4 zagrajmy gońcem. Tutaj sobie strzelajmy w ten punkt. Tam C6 jakiś może być ruch. Yy, goniec na G4. Ja nie wiem, czy F... Znaczy F3 się narzuca. Można grać na pewno szybko i będzie też dobrze. Zastanawiam się, czy nie ma lepszego ruchu. Nie no, chyba nie ma. F3. No goniec się nie popisał. To jeszcze mi pomaga w obronie pionka. Odejście. Jasne, tam skoczek będzie chciał grać. Pewnie. Um... Koniec E3, bo i tak tutaj tego skoczka będę chciał pilnować. Myślę, że Hetman D2 z długą roszadą, chociaż krótka. Pytanie: jaki chcemy mieć plan gry? W ogóle jeszcze e, świtami coś takiego, żeby zagrać tu na przykład. I to może mieć swój dobry pomysł, słuchajcie. Nawet tak mi się chce zagrać, żeby przytrzymać tego skoczka. Dobra, gramy konie w 5. E, chcę wymienić gońca ze skoczka. Parę gońców chcę zachować, jak zagrasz tutaj, to odejdę, albo nawet na E2, dużo fajnych możliwości, dokładnie. Rugie 4 w powietrzu, Hetman D2, długa ruszada. Ok, myślę, że teraz goniec na E2 tak wspomoże fajnie tu pionki, więc zagrajmy sobie w ten sposób. Cofnijmy nieco gońca, on tam na B3 będzie celował tylko w jeden punkt, nie, nie mając podparcia, chociaż w przyszłości tak można by było pewnie. Można by było pewnie tak grać. Okej, okay, tu jeszcze zdążę, myślę, że zagrać Hetman D2, także mieć w zanadrzu Roszadę, a RUG4 zdążę. O, no, zobaczcie, przeciwnik podstawił. Za szybko po prostu zagrał. No, już nie mam na to wpływu. To jest też konsekwencja chyba dobrej pozycji. Wiecie, jak oceniał silnik tę pozycję w tym momencie? Oceniał dobrze, na plus 0,5 około. D5 trzeba było coś w tym stylu. W szadano, ale godzów, nie, no ale paragonców nie. Myślę, że tu każdy jest zadowolony z tej, z tej pozycji. Dobra, lecimy dalej. Czarnym. D4. No dobra, zagrajmy znowu te D5. C4 i tutaj też można C5 zagrać. Słuchajcie, ale przyjmę teraz gambit. przyjęty gambit hetmański. Jestem ciekaw, jak przeciwnik zareaguje. Ruch e 4 No, Zareagował dobrze. Tak też można. Ruch C5 mi się podoba. Ruch E5 też jest, jest takie posunięcie wariantowe. Myślę, że skoczkiem najpierw zagramy, żeby spróbować zaatakować pionka. Znaczy tak, może być taki ruch i skoczek D5. Nie ma takiego ruchu. No to teraz proponuję takie posunięcie. C5 szybkie, żeby coś z tym centrum zrobić. Bo jak D5, to myślę, że E6 dokładnie. Chociaż. Taki ruch. Jeszcze jest ok. Jak on zbije, ja tu. On tu, ja tu. Też jest ciekawie. Ruch E6. Chodzi o to, żeby tu izolowanego pionka mu zrobić. Dobra, ale zagram A6. Znaczy, tak, taki ruch będzie dobry. Nie można wtedy. Tak, dobra, teraz mogę. Szybkie B5, bo jeżeli on odejdzie gdzieś tam, to mam taki ruch i zdobywam pionka. Prawie, bo on też może zagrać e5. Ale to, się, to są już komplikacje, myślę, że i ciekawe dla czarnych. Czarnymi. Ciekawe czarnymi. Okej. Okay. No i przeciwnik się zamyślił. Pionki robią jakąś tam robotę. No myślę, że tutaj powinien zagrać dokładnie C5. Um, może E6 od razu. Bo y, C4, sorry. Bo y, C4 zdążę. A chodzi o to, że ten goniec zasłania Hetmana, więc ja zagram sobie tak, żeby mieć większy wpływ na pionka D5. Y, I tutaj mocniej atakuje. A jak właśnie... No tak, tak. To są ruchy Normalne, tutaj goniec e7 od razu, zabezpieczenie i szybka ruszada w drodze. Takiego ruchu też nie ma. Yy, tutaj d6 nie działa, jak widzicie tutaj e5 nie będzie podparte niczym, więc grozi na przykład taki ruch prosty. Czy grozi? Grozi też taki ruch i potem tu na przykład. Znaczy, też trzeba uważać, tu pionka nie zdobywamy absolutnie, bo też grożą pułapki, bicie i tam potem na przykład bicie. Jak Hetman się tam dorwie do pionka, to jest bicie też gońce. tu trzeba uważać. To takie moje trochę skróty myślawe, mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi, ale. Już izolowanego pionka jest szansa zrobić. Jakieś podparcie na pewno, chociaż nie, tutaj nie można. Tu mam problem jeszcze z wyprowadzeniem skoczka. No ale pionki mogą też coś tam zdziałać, mam nadzieję. Dobra, bo już taki ruch jest planowany. Okej, okay. Nie, no to trzeba bić. Bo już zauważyłem, że jak on zbija mi tu, ja zbijam tu, skoczek tu, no to przecież bije na B2. Wszyscy zadowoleni. F4. F4 chyba nie działa. Dobrze. Bicie dokładnie, bicie. Zobaczcie, skoczek zbija, no bo pionkiem jak zbije, to już katastrofa pozycyjna. Na B2. Tu się trzyma. Tam chyba nie działa ruch. No nie, nie działa. Tego skoczka zawsze podważymy. Skoczek C6 już ma swobodę gry. C4 grozi. No wieża B1. E, powie, a wieża B1. Zaraz, to ja sobie wymyśliłem tutaj. Tak sobie wymyśliłem, ale jest taki ruch. Ha, mogę też tak zagrać. Ok, potem tu. Tylko tego skoczka nie wygonię. Więc po tym ruchu skoczek, to chyba skoczek C6. Bo jak on mi zbije, to ja zbijam. Jeszcze jest taki ruch. A moment, jeszcze mam takie posunięcie w ogóle, ale nie ten ruch raczej nie daje nic dobrego. Znaczy tak, mogę też tutaj wrócić w sumie. No tak, tam nie mogę zbić, bo tu. Dobra, Goniec na D4. Jest szach. Tutaj wymiana. Chyba tego nie chcę. No dobra, z koczkiem trzeba chyba wyjść. Pionek więcej trzeba go teraz raz udowodnić, że on jest dobry, ten pionek więcej. No jak mi wymienisz, no to tu tu nie mam wyjścia. Za pionka jest jakieś tam małe, małe coś. Ciężko na tym. Powiedzieć co, skoczek zbija. No i jak on zrobi roszadę, również trzeba będzie zrobić szybko roszadę i koniec B7 czy koniec E6 na tego skoczka. Bardzo niebezpiecznego zresztą. Dokładnie, no też roszada szybka. Już można odetchnąć nieco. F5, F6, jakieś takie sztuczki może przeciwnik zastosować. Ale po F5, F6. Czekajcie, chyba taki ruch jest lepszy. F6 to bije, tu można olać. Dobra, goniec na B7. Szybko skoczka, skoczka celujemy. Myślę, że tu będą szybkie uproszczenia. F6 jednak poszedł. No to tu się dobrze trzyma to wszystko. Tak, bo nawet jak wtrąci mi hetmanem taki ruch, to mam skoczek E6 w razie czego. Tutaj nie będę tego wybijał. Tak sobie zagramy. Już działamy po prostu na konkretach. No troszkę mnie ugryz i jasne. A teraz mam taki ruch. Tutaj nie działa, bo bije. Dobra, muszę zbić tu. Pilnować na F7, pilnować na H5, bo wjazdy bardzo groźne byłyby. I nawet chyba tu już można próbować myśleć o takim ruchu. Chociaż hmm, C4 też chyba działa. Takie posunięcie końcem. Nie, no C4 działa, bo jak odejść, jak tutaj, to już w ogóle tutaj. Aha, co ja gadam, wieża też broni przecież na E2. Tak, tak, ale to mam taki ruch i mogę wymienić hetmanek Jak wymienię Hetmany, to jesteśmy w domu. Naturalny ruch też taki. Czasami taki pionek przeciwnika może być osłoną dobrą. Dobrze się dotrzyma według mnie. No, przeciwnik idzie tutaj na całość. Czy taki ruch jest dobry? Bo też tak myślę. No chcę zagrać tutaj. Może w ogóle tak, ostatnią siłę włączyć do gry. Jeszcze się nad tym biciem. Tutaj, wieża, tutaj. będzie Ostatnia wieża wchodzi do gry. Chodzi o to, że chcę zagrać tu. Ha, wieża bije, nie mogę. Czyli jak on zagra tak, to ja zagram tu. I co by tam się nie działo, na końcu wybijam gońca. I się dobrze wszystko trzyma. Więc ostatnia wieża weszła do gry z planem właśnie. Skoczek na F3, tylko jeszcze nie teraz. Ale wie, że zawsze się przyda do obrony. Oczywiście na d8 mogę zagrać i tak dalej. Na d8 zagrałem, na d6. Zbił. Mam do wyboru takie bicie też. Co się dzieje po tym ruchu? On tutaj, ja zbijam. On tutaj. Wow. Poszedł konsekwentnie wariant i muszę tutaj coś zrobić. Tak idziesz tu, tu, tu. U. Robi się mało chyba przyjemnie. Taki ruch. Trzeba chyba zbić tu, wiecie. Patrzę, że po tym ruchu jest taki ruch. Ale jeszcze mam takie zagranie, tylko że może wrócić wieżą. To nic nie da. Tak, tak, jeżeli bicie tu, to tu. No nie no, muszę zbić pianka, słuchajcie. Bo po linii H dostanę plombę. Nawet tego za dobrze nie przeliczyłem. Wow, ciekawie zagrał. Jeszcze chyba zaraz. Co ja zrobiłem? Spokojnie mogłem zbić tego gońca. Tak, jakbym zbił, jak tutaj, tutaj, jak on tu, to ja tu, jak on tutaj, to ja tu. Przecież po szachu wierzą, ja mam zasłonięcie się skoczkiem. Krzysztof, tu świetnie się wszystko trzymało. No dobra, popełniłem błąd. Okej, okay. tutaj biję. Tutaj, 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 tutaj. Dobra, biję teraz w ciemno. Biję w ciemno, bo teraz obronię. Muszę się obronić. Biorę gońca, nie ma wyjścia. Taki ruch nie jest groźny. Znaczy nie, nie jest, nie jest możliwe. Tu nie można, więc jakiś taki ruch, żeby wieża miała swobodę. Jak zagra tutaj, ja tu. On tu, ja tu. No na przykład, tu albo tu, to ja tu i zawsze skoczkiem się zasłaniam. No tak, no. Uciekam szybciutko. Hetman fajnie na F7 broni. Wiesza F1, ruch F5, może nawet może być ruch F5, nawet tutaj całkiem ok. Tutaj tutaj król sobie uciekł. Bał się jakiś tam. Jakichś komplikacji, tak? No to teraz chyba mam ruch wieżą i tu mam piękne zasłonki. Ta wieża już króla fajnie obroni. Ta wieża w samotności, ale nie mogłem tak, bo tu była wystrzałka. Tu chcesz mi zbić pięć chyba, tak, tak. F5. Yy, broni, Podstawiłem. Hetman H5, i tutaj. Podstawiłem. Nie widziałem. Zauważyłem dopiero po ruchu. A jeszcze nie mam tutaj szacha. Podstawiłem. Słuchajcie, no i widzicie? Atak się przeciwnikowi kalkulował. E, no właśnie. Zbija mi wieżę. Jedyna nadzieja dla mnie. Wymiana tutaj hetmanów. No, jeszcze trpialki są groźne. Ja nie wiem, czy to nie jest jeszcze jakaś szansa dla mnie tutaj. To znaczy, no, to wiem, bardzo optymistycznie na to patrzę, ale tak tam atakuje, co nie? Nie wiem, czy coś takiego nie działa. Tutaj, tutaj, może tak po prostu. Niech on się też pomartwi trochę. Też będę go tam próbować męczyć. No oczywiście po jakimś takim ruchu mogę tu, tu spróbować, ale bicie, bicie, tutaj, tutaj, tutaj. I tu mam taki ruch. Bicie, bicie, dwa pionki, król. O, to może być końcówka mega ciekawa. Nie wiem, czy to nie remis będzie wtedy. Ale podstawiłem. No właśnie. Słuchajcie, atakujcie, atakujcie, bo przeciwnicy się mogą gubić szybko i, i, i często. Macie żywy przykład no, tutaj na mnie. E, no muszę tak. Okej. Okay. Aha, tego piona bierzesz mi. O rety. Dobra, tak. Obronie pionka. Jeżeli zbijesz, to skoczek na S6 i tu odbijam. Dobra, nie widział. Czasu też mu się mało zrobiło. Się nieco wyrównało, ale tu odbijam na szczęście. Tu wieża będzie też broniła mocno. Hmm. <laughs> ładnie gra na ten poziom przeciwnik. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ciekawie. ciekawie. No zbić trzeba. Mm, dobra. Tu grożą jakieś ruchy. No na pewno czarnymi tu już nie jest jakoś tam super. Zarazcie, nie mogę romnąć, po prostu. Pionka, szach. Szachy będą. Nie, no, pionek jest kuszący, ale taki ruch mi się podoba, tyle że tu nie wymieni. A spróbujmy. Mało czasu. Atakujemy wieżę. Po wymianie będzie dla mnie fajnie, będę mógł tak zagrać w przyszłości, za chwilę, i króla uruchomić. Do szacha, tak, no. Wymiana, 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 wymiana. Tu, tu. Daję mi spędzić. A, tak. Atakuje tam. Szacha nie ma na C7. Ten pionek wisi. Tak, powinien się raczej obronić. A zobaczcie, sam chcę wymieniać. Ale to mata dostaje. Oj, podstawił. A, mały prezent. Dobra, yy, chcę zobaczyć te partie. Bo tutaj błąd był za błędem też z mojej strony. Już lukam. Mhm. A 6 błąd? Ojej, słuchajcie, wielki błąd zagrałem, a 6 to jest E5. W ogóle zapomniałem o ruchu E5, już jest nauka na początku gry. Trzeba E6 grać, tak, tak. Przeciwnik tu, tu, tu. F4 błąd, bo wybicie. Koniec się zgadza. C4 każe grać przeciwnik. To znaczy się, tak, tak. A, jeszcze koniec, no G4, ale tak, nie chciałem tego skoczka zostawić. A tak, be bezpieczniejsze to by, pewnie by było. Tak, 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 tak. przewaga czarnych jest ogromna. Ojejku, F5, nie widziałem bicia. Nie widziałem bicia na F5, zobaczcie, taktyka. No i wszystko wychodzi. Okej, okay, tak poszło goniec. Zbił najlepsze. Tak, wieża E8 najlepsze. Zbił pionek, Hetman i on wieża F4. Wieża AD8 najlepsze. Zbił. No właśnie, mówiłem. Ten ruch już remisuje według silnika. Trzeba było bić. Bo po tym ruchu jest bicie. Ja liczyłem tylko taki ruch. Tutaj. Liczyłem taki ruch. Tutaj. No i potem. Zasłaniamy się i jest cudownie. I się bronimy. Król jest bezpieczny już tutaj. Czekajcie, jeszcze taki ruch. d 7 No tak, tu nie można. Właśnie, cały ja. Tak, to jest niby Remis. Tak, to znowu jest wygrana. Goniec C4, powrót, te silniki. Hetman G4. Bicie, teraz jest wygrana Minus -3, tylko tam podstawka. Tutaj. Wieża E5 każesz grać, a H, czyli tędy bronić. I tu zagrać i mieć tam takie opcje. Też jest dobrze. I F5, moja podstawka, plus 2. Co grać? Wieża F8, tak pasywnie trzeba? No ale chyba trzeba. <laughs> Ciekawe są te szachy, naprawdę. No tu podstaweczka jest plus tam 2 nawet. Tutaj i tak to nie działa, bo tu i przeciwnik miałby wygraną pozycję. Nie zagrał bicie na C5. Też nie widziałem w ogóle mało dzisiaj, jakoś tak widzę. Zbicie podstawka. Co nie znaczy, że to jest wygrana, bo nie jest. To jest remis według silnika. No i przeciwnik tu się pogubił. Ale partia ciekawa. Chyba jedna z takich lepszych. 6 6.0 na ten moment. Dobra, dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.